Cześć, w tym video pokażę Ci 15 darmowych wtyczek WordPress, z których korzystam najczęściej, tworząc strony internetowe. Będą to wtyczki uniwersalne, które sprawdzą się na większości stron internetowych. Jeśli masz sklep internetowy na WordPress WooCommerce, to w najbliższym czasie przygotuję też takie zestawienie, właśnie dedykowane sklepom internetowym na WordPress WooCommerce. Aczkolwiek duża część z tych wtyczek, które tutaj w tym nagraniu pokażę, oczywiście też znajdzie swoje zastosowanie jak najbardziej również w sklepach na WooCommerce. Zanim przejdziemy do tego zestawienia, 15 wtyczek WordPress, najlepszych moim zdaniem darmowych, przypominam, że partnerem tego kanału jest firma Cyberfox, Także jeśli jeszcze nie masz hostingu oraz domeny, to w opisie tego filmu znajdziesz link do CyberFolks z moim kodem rabatowym, dzięki czemu ten hosting będzie sporo tańszy. I nie przedłużając już dłużej, czas na wtyczkę numer 1. Wtyczka numer 1 w tym zestawieniu jest to wtyczka Spectra. Wtyczka Spektra zrobiona przez twórców motywu Astra, najpopularniejszego motywu WordPress, pomaga w sposób prosty i intuicyjny edytować strony internetowe właśnie na Wordpressie przy pomocy edytora Gutenberg. Spektra zmienia zasady gry dzięki właśnie spektrze edycja w Gutenbergu jest prosta i intuicyjna, niczym budowa klocków z LEGO. Właśnie o edytor Gutenberg, o motyw Astra i o spektre oparłem, mój kurs WordPress do którego dołączyło już ponad 1500 kursantów. Link do tego kursu na mojej stronie e-akademia.online znajdziesz oczywiście w opisie tego filmu. W opisie tego filmu również linki do wszystkich przedstawionych tutaj wtyczek. Kolejna wtyczka to GA Google Analytics, wtyczka, dzięki której zainstalujecie statystyki Google Analytics na Waszej stronie, dzięki czemu będziecie mogli mierzyć ile osób przyszło na Waszą stronę, skąd osoby przyszły, jaki czas spędziły na Waszej stronie. Wtyczka bardzo lekka, nieobciążająca strony. Jej konfiguracja zajmie dosłownie, dosłownie dwie minutki. I na tym kanale znajdziesz oczywiście film, gdzie krok po kroku pokazuję jak skonfigurować tę wtyczkę, znajdziesz go właśnie pod taką miniaturką i pod takim tytułem. Kolejna wtyczka to wtyczka cookie notice, dzięki której dodacie na Waszą stronę internetową pasek informujący o tym, że Wasza strona zbiera potrzebne, niezbędne, potrzebne do funkcjonowania strony ciasteczka. Kolejna wtyczka w tym zestawieniu to rewelacyjna wtyczka Templately. Templately, która pełni dwojaką rolę. Po pierwsze mamy tutaj szablony, gotowe szablony stron zarówno dla Elementora jak i Gutenberga. Weźmy sobie na przykład tutaj w szablony Gutenberga. Mamy tutaj właśnie według kategorii podzielone. Dużo mamy tu właśnie szablonów darmowych, wtyczka też jest dostępna w wersji Premium. No i weźmy sobie na przykład w taki przykładowy szablon, tutaj sklepu internetowego. Możemy sobie podejrzeć, mamy live demo, jak będzie taki szablon prezentował się na urządzeniach mobilnych. Jak widać, jest on dostępne zarówno na Gutenberga, jak i na Elementora. I możemy właśnie w prosty sposób sobie zaimportować na naszą stronę taki szablon, ale Templately ma jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, zwłaszcza przydatną dla tych, którzy tworzą swoje strony internetowe korzystając z edytora WordPress Gutenberg, mianowicie Templately to darmowa chmura. Może, tworząc strony internetowe możecie eksportować szablony całych swoich zakładek właśnie na taką chmurę i na innej domenie importować te szablony. Jest to o tyle przydatne może dla osób, które tworzą strony internetowe, mają swoje szablony, chcą tworzyć taką właśnie bibliotekę swoich szablonów, swoich sekcji, całych zakładek, to mogą właśnie w takich chmurze trzymać te szablony i tworząc kolejną stronę, można sobie importować i można sobie te szablony. Przerabiać. Jeśli ktoś korzysta z elementora, jest oczywiście to bardzo proste, wystarczy zapisać sobie jako szablon i wyeksportować do pliku na, na dysk. Natomiast w Gutenbergu jest to póki co problematyczne i to rozwiązanie właśnie daje nam tutaj template i zupełnie za darmo. Na temat właśnie możliwości tej wtyczki, jak to skonfigurować, nagrałem też na moim YouTubie tutorial krok po kroku 8-minutowy, który znajdziesz właśnie pod takim tytułem Darmowa chmura WordPress Gutenberg, i to jest taka miniatura sygnująca właśnie ten film. I kolejna z wtyczek, jedna z moich ulubionych jest to wtyczka Flows. Wtyczka, która zarobiła na mnie setki tysięcy złotych. Wtyczka dostępna jest w wersji darmowej, jak i płatnej i dzięki tej wtyczce możecie zbudować na waszej stronie internetowej cały lejek sprzedażowy. Eee, czy korzystacie z Gutenberga, czy korzystacie z Elementora, to właśnie na tej wtyczce możecie zbudować cały lejek, tak jak ja zrobiłem to na mojej stronie eakademia.pl Online. I już pokazuję o co chodzi. Będąc na przykład na mojej stronie internetowej, możesz sobie wybrać kurs, dajmy na to kurs WordPress. Zostaniesz przekierowany właśnie na taką stronę, landing page, która właśnie zrobiona jest, jest na Cardflows. I tutaj na samym dole tego landing page'a mamy dołącz do kursu. Możemy sobie, właśnie klikając to, przejść od razu na stronę zamówienia. Stronę zamówienia również możemy sobie skonfigurować na, w tej wtyczce Cardflows i tutaj oprócz tego produktu który sobie wybraliśmy możemy też zrobić tak zwane upselle czyli do, zrobić dosprzedaż. Do sprzedaż możemy właśnie zaoferować inne produkty z naszego sklepu. Możemy to zrobić na dwa sposoby. bądź tutaj robiąc tak zwane order bump czyli na stronie właśnie zamówienia możemy dodać inne produkty, które możemy zaproponować naszym klientom, a możemy też zrobić kolejny krok, czyli jeśli ktoś tutaj wypełni dane w formularzu, kliknie kup, teraz to przejdzie nie do płatności, tylko przejdzie na taką Stronę one-time offer, gdzie będzie mu właśnie zaproponowana jednorazowa oferta. Eee, mamy tutaj właśnie szablony, możemy sobie podejrzeć, jak to wygląda. Część jest oczywiście tutaj płatnych tych szablonów, warto zainwestować w tę wtyczkę. Tutaj, jak widzimy, mamy szablony w pełni zgodne z Elementorem, z innymi page builderami, ale także z blokowym edytorem natywnym, czyli z Gutenbergiem. I mamy tutaj na przykład, eee, wejdźmy sobie tutaj, jeśli chcielibyście na przykład sobie sprzedawać e-booki. tak? To mamy gotowe, świetne szablony, które możemy sobie zaimportować i w łatwy sposób tutaj dostosować. Tutaj na przykład mamy świetny szablon, landing page, gdzie możemy oferować w zamian za adres mailowy darmowego e-booka i ładnie to można zautomatyzować. Także jeśli sprzedajesz kursy e-booki, to musisz tę po prostu wtyczkę przetestować, bo jest naprawdę świetna. Tutaj mamy też stronę podziękowania, tak, którą również możemy sobie skonfigurować, czyli ktoś dokona zakupu bądź ściągnie sobie właśnie e-booka, no to będzie automatycznie przekierowane na stronę podziękowania. U mnie na stronie podziękowania jeszcze robię do sprzedaż, gdzie jeszcze daję właśnie ofertę, kod rabatowy, z którego klienci mogą skorzystać. I tutaj mamy właśnie templates, mamy szablony i wkliknąłem sobie przykładowy szablon, gdzie mamy podzielone właśnie tak, mamy tutaj pierwszy szablon, jest to szablon koszyka, możemy sobie podejrzeć, także na urządzeniach mobilnych, jak to właśnie wygląda. Tu jest właśnie taka przykładowa strona zamówienia. Dalej mamy upsell, czyli jeśli ktoś przejdzie tutaj dalej, to zostanie przekierowany na stronę Absela, czyli możemy zrobić mu dosprzedaż w kolejnym kroku. I tutaj, dla przykładu, właśnie możemy dodać bluzę, tak? Oczywiście możemy każdy inny produkt. I na koniec mamy właśnie stronę podziękowania. Również pokażę Ci taką szablon innej strony podziękowania. O, i tutaj właśnie widzimy, widzimy podsumowanie. I to wszystko możemy sobie w prosty sposób w Gutenbergu, korzystając właśnie ze Spektry, którą pokazałem, czy też właśnie z Elementora, łatwo i szybko przetestować. Warto, ponieważ mówię, ta wtyczka dostępna jest w wersji darmowej. Dużo szablonów jest w wersji Pro, ale mówię, warto. Kolejna z wtyczek to wtyczka Essential Blocks for Gutenberg. Jest to wtyczka w swoim działaniu bardzo podobna do wtyczki Spektry. Pomaga ona nam również tworzyć w prosty, intuicyjny sposób strony, korzystając z editora Gutenberg. Twórcy tej wtyczki są to ci sami twórcy, którzy właśnie zrobili wtyczkę Templately i, i jeśli będziecie importować szablony właśnie z Templately no to te szablony właśnie będą działały w oparciu o wtyczkę Essential Blocks. Tutaj mamy właśnie bloki, możemy sobie podejrzeć, edycja tych bloków jest dzieci nieprosta. Osobiście bardzo często korzystam z tych bloków, zwłaszcza w sklepach internetowych, bo mamy tutaj m.in. taki blok jak W. Product Grid, gdzie możemy w atrakcyjny sposób wyeksponować produkty w sklepie w formie siatki, bądź też w formie karuzeli. Także jeśli korzystasz z edytora Gutenberg, koniecznie przetestuj sobie właśnie tę wtyczkę. I teraz odpowiednik dla tej wtyczki, dla tych, którzy korzystają z edytora Elementor, czyli wtyczka Essential Addons. Essential Addons chyba najbardziej popularna wtyczka z dodatkami właśnie do Elementora. Tutaj również mamy kilkanaście gotowych bloków, które często w innych, właśnie wtyczkach są w wersjach premium, natomiast tutaj mamy w wersji darmowej. Tak? Także jeśli korzystasz z Elementora, to naprawdę szczerze polecam właśnie tę wtyczkę. Kolejna wtyczka to wtyczka Converter for Media, wtyczka naszego rodaka Mateusza. Wtyczka służy do optymalizacji grafik na stronie internetowej, mianowicie konwertuje grafiki zdjęcia na naszej stronie, np. Na z plików PNG, JPG na Dużo lżejszy i przyjazny dla wyszukiwarek format WebP. Bardzo prosta w konfiguracji. Wtyczka wystarczy ją zainstalować, dokonać właśnie konwersji plików i każde kolejne wgrywane zdjęcie, grafika już automatycznie będzie właśnie konwertowane na ten plik WebP. I jak już jesteśmy przy optymalizacji szybkości strony internetowej na WordPress, no to kolejna wtyczka w tym zestawieniu to wtyczka LightSpeed Cache plus wtyczka konwerter media te dwie wtyczki wystarczą do optymalizacji szybkości waszej strony internetowej. Krok po kroku jak skonfigurować, jak te wtyczkę właśnie takie moje ustawienia pokazuję w swoim tutorialu na YouTubie Znajdziesz go właśnie pod takim tytułem: Light Speed Cash, konfiguracja wtyczki 2023. I to jest miniaturka, która filmuje ten właśnie film. Także krok po kroku w tym filmie pokażę ci jak skonfigurować tę wtyczkę. A gdy, a gdy chcesz uczyć się WordPressa z materiałów, które nie są publikowane na YouTubie, gdzie krok po kroku pokazuję w ciągu ponad 12 godzin, jak tworzyć strony i sklepy internetowe, to dołącz do mojego kursu WordPress na mojej stronie eakademia.online. Dobrze, czas na kolejną wtyczkę w tym zestawieniu. Ale zanim Ci pokażę to w tej chwili proszę cię o subskrypcję tego kanału, jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem, to e, mam dla Ciebie taką informację. Jest to największy kanał o WordPress w Polsce. Kolejna wtyczka w tym zestawieniu jest to wtyczka CEO Yoast. Także jeśli zależy ci na wysokich pozycjach w Google, dzięki wtyczce właśnie YoSEO zoptymalizujesz pod kątem SEO twoją stronę internetową na WordPress. Świetnie również sprawdzi się w sklepach internetowych na WooCommerce. Kolejna wtyczka to Forminator, najlepsza darmowa wtyczka do tworzenia prostych, jak i zaawansowanych formularzy kontaktowych na twojej stronie internetowej na WordPress. Również na temat tej wtyczki nagrałem głęboki tutorial na moim YouTubie. Znajdziesz go właśnie pod takim tytułem i pod taką miniaturą. Także jeśli chcesz tworzyć naprawdę dobre zaawansowane i w prosty intuicyjny sposób formularze kontaktowe to szczerze polecam Ci właśnie wtyczkę do tego Forminator kolejna wtyczka to Pixel Your site wtyczka która, dzięki której możecie zainstalować Pixel Facebooka na kod Pixel Facebooka na waszej stronie internetowej ale nie tylko dzięki tej wtyczce również możecie dodać statystyki Google. Do Google Analytics, do swojej strony na WordPressie, a także pixel TikToka. To akurat jest w wersji pro tej wtyczki. Natomiast w wersji tej darmowej możecie właśnie dodać pixel Facebooka. Ta wtyczka zwróciła mi się po stokroć, ponieważ ja kieruję moje reklamy na Facebooku w tak zwanym remarketingu, czyli do osób, które już były na mojej stronie internetowej i do takich osób, które były na mojej stronie internetowej, kieruję reklamę, a wiem, czy wiem a system wie, do kogo kierować te reklamy ma ponieważ właśnie jest zainstalowana wtyczka Pixel Your Site, która e, każde wejście na moją stronę odnotowuje. Także jeśli zależy Ci na reklamie na Facebooku w remarketingu, to Pixel Your Site jak najbardziej ogarnieć, ogarnie Ci temat Pixela Facebooka. Kolejna wtyczka to wtyczka G-Translate. Dzięki tej wtyczce dosłownie w dwie minuty za darmo, korzystając właśnie z wtyczki G-Translate -G G i Translatora Google, stworzy na, na swojej stronie internetowej Wersję obcojęzyczną, tak? Tutaj masz przykładową stronę, mamy tutaj właśnie wersję angielską i konfiguracja tej wtyczki naprawdę zajmuje dosłownie dwie minuty. Mamy do wyboru chyba wszystkie języki na świecie. Minus tej wtyczki jest taki, że, tak jak mówię, działa ona na translatorze Google i nie możemy edytować, tak? Tutaj w tej, w tej wtyczce tego, jak ona nam przetłumaczy. Także translator Google oczywiście ma swoje minusy, brak możliwości edycji. Natomiast jeśli chcecie na szybko, tanio, szybko zrobić sobie właśnie anglojęzyczną czy w innym języku wersję językową waszej strony na WordPress to wtyczka GTranslate jak najbardziej to ogarnie. Prosta i szybka konfiguracja. A jeśli chcesz mieć pełną kontrolę nad tym, jak tłumaczy wtyczka waszą stronę internetową, to polecam ci narzędzie Linguiz. To też jest również wtyczka WordPress. Która również działa o, na, na translatorze, natomiast każde słowo możecie sobie edytować, tak? Ta wtyczka ma miesięczny trial darmowy A tak no, żeby z niej korzystać jest to wtyczka płatna, natomiast Porównując wtyczki, darmo, wtyczki płatne na przykład do tłumaczeń właśnie sklepów internetowych Nie znajdziecie ani jednej wtyczki do sklepu internetowego darmowej Porównując wszystkie wtyczki Polilang, WPML i właśnie Linguize Linguizę jest najprostsza, najszybsza, najłatwiejsza i najtańsza. Tutaj opcja, jeśli chodzi o płatne wtyczki do tworzenia e, obcojęzycznej wersji językowej strony na WordPress, czy też sklepu internetowego na WooCommerce. I na temat tej wtyczki również nagrałem tutorial krok po kroku, który trwa 8 minut. Także to też pokazuje, że ta wtyczka jest bardzo prosta w swojej konfiguracji. Znajdziesz go właśnie pod takim tytułem i pod taką oto miniatureczką. Kolejną wtyczką w tym zestawieniu powinni zainteresować się ci, którzy korzystają z edytora Elementor przy edycji swoich stron internetowych. Jest to wtyczka Premium Addons. Oprócz wtyczki Essential Addons, wtyczka oferuje mnóstwo dodatkowych widgetów właśnie do Elementora, ale także gotowych szablonów, również w darmowej wersji, które możemy sobie w i szybki sposób zaimportować na naszą stronę na Elementorze. I wtyczka Depicter, wtyczka, która tworzy slidery na Twojej stronie internetowej. Najlepsza wtyczka do tworzenia właśnie sliderów na stronie internetowej. I już pokazuję tutaj templatki. Wtyczka jest dostępna w wersji darmowej, jak i płatnej. Slidery tworzone właśnie przez wtyczkę Depicter nie, nie obciążają strony, tak jak na przykład slidery tworzone przez popularną wtyczkę Revolution Slider. A tutaj slajdery, które możemy tworzyć właśnie na tej wtyczce, są naprawdę zjawiskowe. Oprócz takich powiedzmy standardowych sliderów, gdzie wybieramy sobie grafikę, call to action, nagłówek czy opis, możemy też w formie sliderów eksponować produkty, które są na przykład w Twoim sklepie na WooCommerce. Tutaj na przykład weźmy sobie taki przykładowy slider, gdzie mamy właśnie pokazane produkty. Tutaj mamy jakieś krzesełka, bardzo ładne animacje. Tutaj mamy inny bardzo ciekawy właśnie slider. No, wygląda to naprawdę zjawiskowo. Przejdźmy sobie do kolejnego właśnie slajdu. Jak widzisz, bardzo ciekawe animacje. E, oprócz, tak jak mówię, takich standardowych slajdów, czy też właśnie produktów na WooCommerce, możemy też sobie w formie slajdów eksponować slajdy. Przepraszam, posty, tak? Jeśli mamy na swojej stronie stronę z pisami blog, to właśnie w formie slidera możemy sobie eksponować wpisy na naszym blogu. Tak jak to tutaj właśnie teraz widzisz. Daj znać koniecznie w komentarzu, z jakich jeszcze ty wtyczek korzystasz, które warto omówić na moim kanale. I jeśli oczywiście chcesz zgłębić wiedzę na temat WordPressa, to zapraszam cię do mojego kursu WordPress na mojej stronie eakademia.online. Do następnego wideo, trzymaj się. Cześć.